coś niewiarygodnego! Zostało dwóch! Tylko dwóch! Karl Geiger i Ryo Kobayashi. No, gdyby jeden z nich skoczył bliżej, to Kamil też wejdzie na to podium. Marzyliśmy o dwóch Polakach na podium. Jesteśmy w tej chwili o mały kroczek, o mały skoczek od ziszczenia się tych wszystkich marzeń. Giga Jelar po tym skoku 87 metrów jest 25. Karl Geiger, drugi na dużej skoczni. Drugi, przepraszam, pierwszy w drużynie. Karl Geiger, który dwa razy w tym sezonie wygrał zawody Pucharu Świata, dla którego jest to sezon życia. Teraz wystarczy mu 100 metrów. On to może skoczyć, on to może zrobić. Nie, 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 nie robi tego. Ląduje bliżej, a wywadził. Będzie co najmniej wicemistrzem. Kamil na drugim miejscu, dwóch Polaków na podium. To się uda, to już jest faktem. Tylko które miejsca? Tylko Ryoyu może to teraz zmienić. Tylko Ryoyu Kobayashi. A teraz Petra, Karla Geigera. Do tego, by pokonać Kamila, musiałby skoczyć 98-99. Kamil Kubacki, co najmniej wicemistrzem świata. Kamil Stok, brązowym medalistą. To jest coś niewiarygodnego, co dzieje się w Zefeld. Kręci głową. Karl Geiger, bo jest dopiero 17. Dawid Kubacki, srebrny medalistą. Kamil Stok, brązowy. A pozostał jeszcze Ryoyu Kobayashi. Już się schowały te dmuchawy. Ryoyu już na rozbiegu 98 metrów. On jest w stanie uzyskać taką odległość. Ryoyu Kobayashi ląduje blisko. Dawid Kubacki wygrał. Coś niewiarygodnego. Dawid Kubacki szalnie z tego siódmego miejsca na najwyższy stopień podium. Coś niewiarygodnego. 92,5 metra Ryoyu Kobayashiego. 1,4. Dawid Kubacki na rękach Stefana Huli, Kamila Stocha. No to jest kosmos, to jest kosmos. To tutaj się działo w Zefeld. Miarzyliśmy o dwóch miejscach na podium i mamy pierwsze dwa miejsca na podium. Mamy dublet, dublet Polaków.